witajcie moi kochani. W dzisiejszym filmie będę testować domowe sposoby na robienie loków bez użycia ciepła, czyli bez prostownicy, bez lokówki, bez suszarki. Sprawdzimy cztery sposoby. Pierwszym jest pasek od szlafroka, dwie gumki i spinka. Drugim sposobem są takie oto papiloty. Kolejnym sposobem jest wałek. Jedwabny wałek z dwoma gumkami i klamrą, która mi się zgubiła, nieważne. Jest to bardzo sposób podobny do pierwszego, ale to jest teoretycznie coś bardziej profesjonalnego. Zobaczymy. I ostatnim, który najbardziej mnie ciekawi, jest sposób na słomkę. Na słomki, których będzie dużo. I małe gumeczki. Tego jestem najbardziej ciekawa. Każdy sposób będzie podlegał ocenie, czyli łatwości wykonania, wygodności spania i finalnego efektu. Skala jest 3-gwiazdkowa. 1 gwiazdka to słabo, 2 gwiazdki generalnie ok, 3 super. Za każdym razem będę się starała mieć mniej więcej tyle samo czasu na głowie, czyli około 10 godzin. A to dlatego, że nakładam je wieczorem, śpię w nich i zanim jeszcze ogarnę się i przyjadę do firmy, no to mniej więcej tyle czasu właśnie mija. Oczywiście zmieniać się będzie tylko sposób robienia loków, cała reszta mojej rutyny pozostaje taka sama. I korzystając z okazji, chciałabym podziękować marce Bingo Spa za sponsorowanie tego odcinka. Przez ostatnie 3 tygodnie korzystałam z ich płynnej keratyny, która sprawiła, że moje włosy stały się takie lśniące, super miłe w dotyku i nie wiem jak to nazwać, takie sypkie, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No przyznam, że sztosik. Dla pełnego efektu korzystam również z ich szamponowego serum keratynowego i szybkiej odżywki. Obczajcie sobie ich ofertę, zostawiam wam link w opisie. Dobra kochani, mam pasek od szlafroka, mam 2 gumki, klips. Włosy miałam umyte, następnie wysuszone i leciutko zwilżone. Nie mokre, zwilżone. Nakładamy to. Klips, żeby się trzymało, gdzie się ma trzymać. I lecimy z tym. Część włosów do tyłu. Cyk. Łączymy to z tym. I teraz znowu do tyłu. Nie no, wielkiej filozofii nie ma. Aczkolwiek przyznam, że trochę się muszę na tym skupiać. A jak się skupiam, to nic nie mówię. Czekajcie, to są z tego włosy uciekły. Dobra, jeszcze raz na nowo. I jeszcze raz. Cyk. Łączy się i idzie dalej. Muszę być takie większe, żeby te z tyłu też zabrać. Nie wiem, czy te z tyłu już nie są za daleko, ale chyba jest okej. Dobra, teraz je tu. Nie, to ma być teraz tak. I zawijamy wokół. Chyba to tak ma być. I tak. I gumką, żeby się trzymało. No to teraz druga strona. Dobra. Teraz zawijam gumeczkę. Ja się boję, że rano już to nie będzie tak wyglądać. Już mogę zdjąć. Dobra, troszeczkę to poprawiłam. W sensie nie robiłam tego na nowo, tylko lepiej to zakręciłam jakby wokół siebie. I wydaje mi się, że jest tak samo po dwóch stronach. Wyglądam jak księżniczka Leia. Zajęło mi to 5 minut. Wydaje mi się, że gdybym miała w tym wprawę, mogłoby mi to zająć i 3. Idę spać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać jutro. Kochani, minęło 10 godzin. Myślę, że mogłoby minąć mniej. Ja po prostu przyszłam do pracy. I żeby rozwinąć to tutaj, normalnie bym to rozwinęła oczywiście od razu po powstaniu. Ogólnie nagrywam teraz odcinek beauty i mam tu 4 facetów w filmie, którzy cisną za mnie bekę. Ciśniesz za niej bekę? Nie ma szans. Dobra, odwijam. Zobaczymy, jak to wyszło. No kurde, powiem wam, to wcale nie wygląda źle. Oczywiście trzeba to zaraz ogarnąć, ale loki się zrobiły. Okej. Okay. Loki są. Trzeba je ogarnąć, ale są. Jakby mam wrażenie, że one wcale nie są takie katastrofalne. Tu jest tak przylizana jestem, a tu jest taki puch. No nie jest, katastrofy nie ma. No nie ma, nie ma. W sensie, jakbym szła na imprezę, temat przewodni, lata 90, to bym użyła tego albo co? A jak tak z opaską? Taka Grażyna. Mi się podoba. W sensie, nie chodziłabym tak normalnie, ale nie jest źle. Okej, okay, podsumowując, łatwość wykonania daje temu 3 gwiazdki, bo było super łatwe w zrobieniu tych ślimaczków. Wygodność spania, 2 gwiazdki. Było ogólnie okej. Okay. No trochę mi to przeszkadzało, ale nie tak, żebym nie mogła zasnąć. Finalny efekt, szczerze, 2 gwiazdki za mało, 3 gwiazdki za dużo. Dałabym 2,5, bo loki są, są. Katastrofalnie to nie wygląda, nie wygląda. Czy normalnie bym tak chodziła na co dzień? Nie. Ale gdzieś tam na jakąś tematyczną imprezę albo na specjalnie jakieś takie fotki w innym outficie, to nieźle. Ej chłopaki, jak to z tyłu wygląda? Źle, troszkę płasko, no. Dobra, finalny wygląd jednak 2. Kolejny dzień, kolejny sposób. Znowu, ponownie, włosy nie są mokre, trochę zwilżone. Mam ze sobą coś takiego. Nie wiedziałam, ile mi ich będzie potrzebnych. Zamówiłam 3. Widzę, że nie ma żadnej instrukcji, ale widziałam z tym tutoriale. O, ten patyk jest po to, aby nawlec go o tego, wziąć włosa i go przeciągnąć przez to. O,
W sumie nie tak źle. Krótkie to trochę na moje włosy, mam wrażenie. Ja sobie włosy zepnę, bo nie damy rady, jak będzie ich tyle. Nie wiem, ile tych włosów wziąć. Wezmę tyle. No dajesz. Gość. Aha. Mhm. Podejście numer 2. Nawleczone są i znowu mi wypadł. Jeszcze raz. Dawaj. No i jest. Chyba dobrze. Nie, on jest teraz teoretycznie z tej strony. Powinny być to loki w tak. Zobaczymy, jak będzie, tak będzie. Au, 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 au. Au. Ogólnie to te metody mają być po to, żeby nie ranić tych włosów. A w tej chwili to tak ciągnie, że... O, czy to są moje włosy? Za krótkie to jest. Jakby te włosy będą pokręcone na samych końcówkach. Ale przynajmniej może będą miała w tym normalnie... Dobra, wiecie co, kochani, znacie zamysł. Przenieśmy się do przyszłości. Witam w przyszłości. Powiem tak, nie będę kłamać, jakby po kilku razach zaczęło mi to iść troszeczkę szybciej, chociaż mimo wszystko zajęło mi to dokładnie 30 minut. I znalazłam na to myk, o tu jednego zostawiłam, żeby wam pokazać, żeby łatwiej to schodziło na dół. Zaczę go trochę odkręcić i ładnie schodzi. Czuję się trochę meduza, nie meduza, meduza to była, a może meduza. Jest to trochę ciężkie, trochę takie, powiedziałam nawet, że wkurzające, ale coś, co mnie jeszcze bardziej martwi, to, że one mają skręt w jedną i tą samą stronę. No nie wiem. Zobaczymy. Póki co nie przekonuje mnie to. Minęło około 10 godzin. Już miałam ochotę po 10 minutach to zdjąć. Jest to najgorsze ustrojstwo, jakie w ogóle miałam na włosach. Nie wróżę temu dobrze. Ogólnie rzecz biorąc, to tak jak mówiłam, nakładanie trwało 30 minut. No to ja daję jedną gwiazdkę, jakby to jest katastrofa. Pod względem spania również katastrofa. Już biorąc pod uwagę to, jak ja się z tym czuję, chodząc cały czas, ściągam to. Ściągam, bo po prostu już mam dość. Jest loczek, tylko że te loki będą na samych końcówkach. To bez sensu takie to jest. Czy ściąganie boli, to ma nie szkodzić włosom, a to mi ciągnie za włosy. Dobra, ostatnie 3. 1, 2 i 3. Ogólnie to, jakby przyznaję, loki są, ale mam wrażenie, że one tak dziwnie wyglądają na samym dole. Jakoś tak nie bardzo. Moim sposobem na naprawienie fryzury jest zazwyczaj dodanie opaski. Wtedy tu jakoś jest to ogarnięte, a tu coś tam się dzieje. Ale szczerze, no nadal nie. Tu jest jakiś taki lok. Jest proste to całe. Ja to co muszę przyznać, ładne są te loki tutaj. Chociaż wszystkie są w jedną, jakby widzicie to, że one są w jedną stronę. Nie, sorry, ale to jest jeden. To jest po jednej gwiazdce z każdej kategorii, bo to jest totalna masakra jak dla mnie. Dobra, rozczesałam te włosy teraz i zmieniam finalną ocenę na 1,5. Ale tylko dlatego, że te loki teoretycznie są spoko, ale tu są te same i są na samym dole. Kolejny sposób jest w zasadzie praktycznie taki sam jak pierwszy, ale użyję do tego profesjonalnego wałka. Jestem po prostu ciekawa, czy taki wałek jest lepszy niż zwykły pasek ze szlafroka. Jest taka klamra. O nie, to jest najgorsze klamry takie. Jest wałek. O, są dwie fajne gumki. Super profesjonalna instrukcja. Jestem ciekawa, czy pójdzie mi lepiej, bo w zasadzie robię jakby to samo drugi raz, więc... gorszy typ klamry. Dobra, i nawijamy. Cyk i pyk. Jakiś taki niestabilny jest ten wałek, mam wrażenie. Ale jedziemy z tym, no. Teraz tak, chwilę. Nie spojrzałam do końca tą instrukcję. Ona tego nie daje do góry, tak jak wtedy ja. Tylko tuło robi tak. No jestem ciekawa, czy to wytrzyma do jutra w ten sposób. Już mi to wyżej się tu skończyło. I odpinamy. Aj, tak o góry mi się to... To już... jak tylko się ruszam. O nie, nie zasnę z tym dzisiaj. Nie, robię to na nowo. Robię to na nowo, bo to zaraz całe spadnie. Ten wałek jest tak okropnej jakości. No ja nie wróżę temu w ogóle. Ja nie wiem, to nie wytrwa do rana. Jak widać, ta metoda nie zadziałała. Spadł mi w nocy, nie wiem. Ten wałek jest najgorszą rzeczą na razie. Jeszcze tu mam jakąś taką górkę. Wiedziałam, że to tak będzie wyglądać. Ta metoda otrzymuje po jednej gwiazdce z każdej kategorii. Nie wiem, czy to zmieniłoby coś, gdybym ja kupiła wałek za 150 zł, a nie za 50 zł. Pewnie trochę tak. Z drugiej strony, jeśli macie szlafrok, to się lepiej przyda. Włosy są leciutko zwilżone. Teraz czas na coś,
czego jestem ciekawa najbardziej. Czyli afroloków zrobionych ze słomek. Tam zazwyczaj widziałam plastikowe, ale plastikowych nie chcę używać, nawet nie mam. I mamy gumeczki do włosów od Heli, pożyczyłam. Robimy to tak, będę spinała po prostu włosy i szła od dołu do góry, żeby nic mi się po drodze nie pokiczkało. Powiedzmy, że wezmę taki kawałek, to chyba będzie ok. W sensie, że z tej strony. Mówię sama do siebie. Jak zwykle. Dobra, tak go jeszcze tu do góry łapniemy i łamiemy. O! Trochę się boję, że to będzie uciekać. W sumie to ten sposób może być najgorszy, jeśli chodzi o nakład... nakładanie i ospanie. No, będzie ciężko. Podejście numer dwa. Nie wiem, czy przy... Błagam, błagam, błagam. I raz. I dwa. I trzy. Dobra. Jest pierwszy. Chyba znalazłam na to myk. Muszę to przytrzymywać po prostu w ten sposób. Uff. Mam zrobione dwa, a już minęło 5 minut. To mi nie pójdzie szybko. Oh. Wiecie co? Widzimy się, jak zrobię już całą głowę. A więc minęły 42 minuty. Ja mam dopiero połowę głowy. Ręce mnie już bolą. Mam już dość, ale no cisnę dalej. Co mam zrobić? Cisnę dalej. Nigdy, ale to przenigdy w życiu nie zrobię tego ponownie. Tak mnie bolą dłonie. Tak już dostaję tutaj, nie powiem czego. Zajęło mi to godzinę 15. Nie wiem, nie wiem. Jest północ, ja mam dość. Idę spać, zobaczymy jak to będzie wyglądać jutro. To była bardzo ciężka noc. Chyba najcięższa ze wszystkich sposobów. Tu aktualnie mnie to aż tak nie irytuje, jak mam to na głowie. Ale nie dało się w tym spać. I w ogóle zepsuły się już kilka. Zepsuły się w trzech różnych, mam wrażenie, stadium. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zakładanie totalna katastrofa. Jedna gwiazdka. Jakby to nie jest w ogóle tego warte. Spanie też jedna gwiazdka. Ale jestem mega, mega ciekawa tego efektu. Teoretycznie mają nie uszkadzać włosa, bo nie używa się ciepła, a z drugiej strony mam wrażenie, że tak je ciągnę przy tych wszystkich. Ale mały słodki, patrzcie. Wyglądasz jak ten ziomek z Asterixa i Obelixa. Co jak co, ale po tych tu z tyłu roztegowanych w ogóle się nie spodziewałam takich loczków. Dobra kochani, bo nie będę was tutaj zamęczać odwijaniem. Trochę jednak mi to zajmie, także wrócę do was, jak odwinę już wszystkie. O, matko kochana. W ogóle miałam ich na sobie... Raz, dwa, pięć, pięć, jeden, 52! Nie będzie to finalny efekt, zaraz je spróbuję ogarnąć jakoś, bo na razie wyglądam jak taki mop. Ja nie mogę, jak to wygląda. Przyznam, że na imprezę myślę coś na tak, ale taką jakąś, nie wiem, taką jakąś tematyczną imprezę albo jakiś, nie wiem co, to bym sobie zrobiła coś takiego, ale już nie samemu. A więc finalny efekt uważam za trójeczkę. Pomimo tego, że jest to coś, czym na co dzień bym nie wyszła, to jednak na taką jakąś imprezę efekt jest czadowy.